przede wszystkim trzeba wspomnieć o tym, że Copex i Famur, czy w ogóle producenci maszyn i urządzeń dla górnictwa w Polsce, jednak rośli na tej kooperacji właśnie z rynkami wschodnimi, tak? Rynek kazachski, rynek rosyjski, czasami też rynek ukraiński były bardzo ważnym takim już rynkiem docelowym dla tych producentów. Sankcje, które zostały nałożone, bezpośrednio nie dotykają akurat tego typu asortymentu, które zostały produkowane, natomiast no, istnieje ryzyko, że w jakiś sposób jednak ten eksport właśnie na te rynki mógłby być właśnie ograniczany. W przeszłości właśnie rynek kazachski i rynek rosyjski był w szczególności taki bardzo ważny dla Famuru i Copexu. Trzeba zwrócić uwagę na to, że również na tych rynkach często się zdarza, że występują rynki amerykańskie. Potencjalnym ryzykiem właśnie dla działalności Famuru i Copexu, czy w ogóle firm amerykańskich, może być to, że w ich miejsce jednak znajdzie się jakaś firma rosyjska, która zacznie dostarczać sprzęt górniczy na te rynki. Jeśli chodzi o sankcje, no to w zależności od tego, czy one zostaną zaostrzone, czy nie, lub też czy jakieś takie wystąpią symptomy, powiedzmy, ograniczania tego eksportu dla polskich producentów lub amerykańskich. Natomiast to, co dzisiaj już możemy zauważyć na rynku rosyjskim, no to na pewno spadek konkurencyjności, jeśli chodzi o ceny tych producentów, zarówno amerykańskich, jak i polskich, ponieważ rubel zdewaluował się jednak w stosunku do polskich walut i dolara, więc automatycznie te komponenty, które są dostarczane na tamte rynki, są mniej atrakcyjne cenowo niż były wcześniej. Jeśli chodzi o Famur, no to tutaj należy się liczyć z tym, że te wyniki będą spadały w drugim kwartale i to jest efekt bardzo wysokiej bazy wyników roku poprzedniego. Spółka wtedy realizowała jeszcze poprzednie zamówienia z poprzednich lat. W tym momencie jednak głównym rynkiem dla Famuru jest rynek polski, który również nie wygląda w tym momencie najlepiej ze względu na duże ograniczenie inwestycji. W przypadku Copexu w poprzednim roku akurat drugi kwartał wyglądał stosunkowo słabo, więc mamy tutaj bardzo niską bazę rezultatów. My liczymy, że rezultaty Copexu będą znacznie lepsze niż w roku ubiegłym.